Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-272. Zapis testu terminacji. SCP-682 zostaje wypuszczony do wnętrza okrągłego ogrodzenia wykonanego z 32000-watowych lamp stadionowych, z których włączona jest jedna. SCP-272 zostaje upuszczony na cień SCP-682 i wbija się we wzmocniony beton zgodnie z przewidywaniami. SCP-682 szybko odkrywa, że jest uwięziony przez obecność SCP-272 w jego cieniu i szykuje się do ataku na SCP-272. SCP-682 przerywa atak w połowie, ogląda dokładnie 272, ryczy niezrozumiały ciąg słów i wycofuje się powoli jak najdalej od 272. W tym momencie wszystkie 30 świateł zaczyna być włączanych i wyłączanych według losowego, stroboskopowego wzorca z częstotliwością 4 Hz. SCP-682 zaczyna być miotany po ogrodzonym obszarze w losowych kierunkach zgodnie z stroboskopowym wzorcem, przy czym doznaje rozległych obrażeń. Po 50 minutach ponad 95% naskórka SCP-682 jest zdarte. Jego przednia lewa kończyna została zerwana, 63 kły zostały wybite z dolnej szczęki, a jego czaszka spłamana do tego stopnia, że obie gałki oczne wypadły z żołądków. Na tym etapie odkryte tkanki podskórne SCP-682 zaczęły świecić. Jasność światła powoli się zwiększała, osiągając poziom wyższy niż lampy stadionowe, co sprawia, że SCP-682 przestaje w ogóle rzucać cień. SCP-682 upada, od tego momentu stroboskopowy wrzosek nie ma na niego wpływu. SCP-682 kontynuuje emitowanie światła przez kolejne 48 godzin, pozostając w tym stanie nieruchomy. Personel klasy D, który odzyskał SCP-272, nie został atakowany, ale padł ofiarą twardego uszkodzenia siatkówki ze względu na światło emitowane przez SCP-682, mimo posiadania odpowiedniej ochrony oczu. Przez 48 kolejnych godzin SCP-682 powrócił do swojego normalnego zachowania. Notatka. Jakim cudem 682 wiedział, żeby nie atakować 272? Poznał obiekt? Był w stanie czytać glify wyryte na nim? Jeśli 682 potrafi czytać, to czy jest podatny na działanie zabójczych, memetycznych tekstów? Wszelkie sugestie, jak to zbadać i wykorzystać, są mile widziane.